Przede wszystkim punkt odniesiony czy zdobyty w Szczecinie został przyjęty jakby z taką pokorą, że mamy punkt, ale też z takim lekkim zadowoleniem. To było takie mieszane uczucie, bo wiemy, że prowadziliśmy, mieliśmy swoje dobre sytuacje, czy Maxa Sitka, czy Marko Roginicza, gdzie już przed nimi albo była pusta bramka, albo tylko bramkarz, gdzie mogliśmy prowadzić 2-0, bądź nawet i 3-0 przy 100% skuteczności. No ale zakończyło się to remisem, nie dowiedzieliśmy, popełniliśmy błąd przy szybkim zdobieniu zrzutu z autu drużyny przeciwnej i straciliśmy bramkę. Dlatego to mieszanie, takie odczucia były mieszane. Z jednej strony docenialiśmy punkt, a z drugiej niedosyt mieliśmy, że nie dowiedzieliśmy przynajmniej 1-0. To jest na pewno dla nas zawsze na wyjeździe zdobycz punktowa i dlatego też doceniliśmy to. Na pewno to pokazało, że co do drugiej części pytania, to pokazało, że jesteśmy zespołem, który może z tymi zespołami ścisłej czołówki polskiej ekstraklasy skutecznie grać. To było za duże słowo, że to było najlepsze działanie w obronie. Ja bym powiedział, że w tym meczu nie popełnialiśmy aż tak dużo błędów, takich prostych, dużych w defensywie. Byliśmy lepiej zorganizowani, a nawet kiedy się zdarzyły te błędy, to one były gdzieś tam, wynikały z dobrej akcji przeciwnika, na którą ciężko było nam zaradzić. Na pewno to był, uważam, nasz dobry mecz pod względem gry w obronie. Ale do ideału na pewno jeszcze brakuje. No przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że tutaj mamy dobrą współpracę między pierwszym zespołem a drugim, gdzie trenerem pierwszym jest Adrian Olecki, który jest też w sztabie analitykiem naszym. My jako trenerzy odwiedzamy te mecze drugiej drużyny, obserwujemy tych piłkarzy, znamy ich i byliśmy już wcześniej tak umówieni i tak mieliśmy ustalone wszystko, że po zakończonej rundzie dwóch, trzech zawodników, którzy zasłużyli na to, czy wyróżniają się w tej swoją grą w rezerwach, dostaną taką możliwość też potrenowania z pierwszym zespołem. I też tak zrobiliśmy. Na pewno jest to przyszłość pod Beskidzie, a na pewno to są zawodnicy, którzy według całego sztabu pierwszej drużyny i sztabu drugiej drużyny zasłużyli na to, więc do nas dołączyli. Tutaj Kukuła już wcześniej dostał możliwość gry w tamtym roku w zimę, nie w tamtym, w tym roku, w tym roku, w tym roku w styczniu w zimę w grze sparingowej, także już tutaj jego znamy. Kralczyński jest zawodnik, który gdzieś tam w perspektywie czasu może też gdzieś tam zostać dołączony na dłużej do kadry pierwszego zespołu, ale na dzisiaj to jest jeszcze wszystko w sferze takich po prostu, nie wiem, planowania przyszłości czy obserwacji i tutaj jeszcze dużo, dużo pracy trzeba wykonać, żeby dostać tą prawdziwą taką szansę w pierwszym zespole, tak jak Kuba Bieroński chociażby, czy tam można podać przykład jeszcze Konrada Sierackiego. Także ci zawodnicy, nie chcę ich tutaj oceniać i rozkładać pod względem technicznym, taktycznym czy motorycznym, po prostu są to zawodnicy, którzy gdzieś w rezerwach się potrafią wyróżnić i przez to zostali zaproszeni do treningu tygodniowego z pierwszym zespołem. Nie, na pewno ona nie jest dobra. Jest to taki dziwny czas. Cały czas taka sytuacja, która nie pozwala nam czegoś zaplanować. Plany treningowe są ciągle zmieniane, bo nie wiemy, kiedy będziemy dokładnie grali, co się zmieni, jak to wszystko ułożyć, jak zaplanować. Jeden plan czterokrotnie zostawał zmieniony i musieliśmy jakby szukać rozwiązań. Na pewno sytuacja z kwarantanną czy z izolacją, kiedy wyjeżdżamy na mecz do Szczecina, niestety czterech zawodników okazuje się, że ma
objawy i musi zostać skierowana na badania i ta czwórka nie jedzie na mecz. Nie mamy tak rozbudowanej kadry, żebyśmy powiedzieli, że to dla nas nie, jak i to nie jest problem. Tylko gdzieś jest to problem i nawet w meczu na Pogoni brakowało nam zawodników, szczególnie defensywnych, żeby dokonać jakichś zmian. I to jest kolejny przykład na to, że to nie jest łatwe. Cały czas poddawani jesteśmy różnego rodzaju badaniom, testom i to wszystko to wprowadza w taki stan takiego niepokoju, niepewności. Tak jak choćby teraz, jutro przed meczem mamy badania i tak naprawdę w głowie mam cały zarys meczu, plan na mecz, skład, ale tak naprawdę nie wiem, czy jutro po badaniach nie będzie trzeba tego wszystkiego zmienić i wystawić całkowicie no, inny skład, albo może no, no bardzo może się zmienić. Dlatego jest to bardzo trudne i tak jak w pierwszej lidze było nam dużo łatwiej funkcjonować, planować wszystko, przewidywać, układać plan na mecz, później go analizować i rozliczać zawodników z tego wszystkiego, no to teraz jest dużo trudniej. Jest po prostu, no, trzeba powiedzieć, że wiele improwizacji, wiele takiego po prostu działania tu i teraz i naprawiania takich sytuacji, które nas zaskakują. Tak, był pomysł, chcieliśmy zagrać z Górnikiem Zabrze, byliśmy w kontakcie, ale Górnik już miał wcześniej zaplanowany mecz z Sigmą Mołomuniec i wybrali jednak Sigmę. Próbowaliśmy Wisłę Kraków namówić na sparing, ale się nie udało, bo wcześniej mieli po meczu ligowym, gdzieś tam się najprawdopodobniej umówili z Rakowem. Nie wiem, czy w końcu doszedł do skutku ten sparing. Inne zespoły gdzieś próbowaliśmy dzwonić, ale niestety Cracovia już miała zaplanowany mecz pucharowy, też odmówili i siłą rzeczy nie byliśmy w stanie zagrać. Dwa czeskie zespoły miały też problem z COVID-em, tak jak Karwina, Banik Ostrawa wcześniej był już z kimś tam umówiony, także no, po prostu nie udało się tego zorganizować. Zagraliśmy bardzo pożyteczną grę wewnętrzną między sobą. Oczywiście po 90 minut każdy zawodnik praktycznie zagrał, także też ma to swój plus. Staraliśmy się odwzorować też warunki, czyli gdzieś tam takie jak gdzieś tam stroje i żeby to jakoś tam zbliżyć, wiadomo, że to się nigdy nie uda tych emocji wyzwolić jeden do jednego, ale gdzieś tam próbowaliśmy to zrobić. Jesteśmy, myślę, przygotowani, mieliśmy trochę więcej czasu na ten, żeby wykorzystać to wszystko do poprawy pewnych elementów, czy to w ataku, czy w obronie, żeby troszeczkę zawodnicy też gdzieś nabrali pewności przy wykańczaniu akcji. I myślę, że to też był dobry czas, który dobrze sobie ułożyliśmy. Kornel Osyra na pewno przechodzi rehabilitację, Martin Polaczek rehabilitację przechodzi, wrócił już do treningu po urazie, Iwan Martin wraca, ale stopniowo, Szymon Mroczko, także to są jedyne problemy, które dzisiaj mamy. Pozostali zawodnicy są zdrowi, gotowi, aczkolwiek w ostatnim czasie wyskoczył problem z jednym piłkarzem i najprawdopodobniej nie będziemy mogli z niego skorzystać. Przede wszystkim Zagłębie ma wielu doświadczonych piłkarzy, takich jak choćby Guldan, Simić, Balicz, Mraz, Starzyński i tutaj Baszkirow. I tutaj na pewno to jest bardzo solidny zespół. Też miejsce w tabeli pokazuje ich potencjał. Oglądałem ten mecz wraz ze sztabem szkoleniowym, mamy plan, analizę zrobiliśmy, mamy plan na grę i w ataku, w obronie, przy stałych fragmentach, to wszystko
staraliśmy się wdrożyć w życie podczas zajęć treningowych. No i będziemy czekać na to, jak to będzie wyglądało w meczu i jak będziemy to wszystko realizować. No musimy wiedzieć, że to jest zespół, który na pewno chce rozgrywać piłkę, chce w meczu posiadać tą piłkę, ma indywidualność, jeszcze nie wiemy, bo gdzieś próbujemy dojść do tego, czy Sasza Żywec będzie gotowy do grania. Mają kilku zawodników, którzy naprawdę w ataku potrafią zrobić wiele pożytku, takich jak właśnie Żywec czy Szysz, wspomagani też gdzieś tam przez Mraza Starzyńskiego, który gra takiego wolnego elektrona poruszającego się pomiędzy liniami, szukającymi sobie miejsca, a kiedy jest przodem do bramki, to potrafi z tego zrobić duży pożytek. Na pewno trzeba skupić się na kilku tych piłkarzach. Na pewno wiemy, że bardzo ofensywnie grają boki Zagłębia bardzo mocno. I prawy, i lewy obrońca podłącza się pod akcje ofensywne. W ostatnim meczu Chodyna zdobył właśnie bramkę po takim wejściu w pole karne. To tylko pokazuje, że czeka nas na pewno ciężki mecz. Na pewno nie jest to łatwy przeciwnik, który ma dużo spokoju w tym graniu, nie panikuje. I tutaj na pewno moi piłkarze będą musieli zagrać bardzo dobry mecz i jeszcze bardzo dobrze pracować, jeśli chodzi o motorykę, żebyśmy odnieśli dobry wynik. I jesteśmy tego świadomi, zespół dostaje te informacje każdego dnia, na co musi być przygotowany, czy to w indywidualnych rozmowach, czy to w grupowych, czy tak jak dzisiaj będzie jeszcze analiza taka ogólna dla całego zespołu. I tak krok po kroku przygotowujemy się tak jak zawsze do tego, żeby po prostu dobrze sobie radzić na tym boisku i przede wszystkim być dobrze zorganizowanym. Tak jak powiedziałem, jeżeli będziemy skuteczni w ataku, w obronie i dobrze będziemy dysponowani pod względem motorycznym, to jesteśmy w stanie tutaj wygrać mecz. Ale mówię, do tego na pewno trzeba kilku czynników, bo jest to naprawdę solidny zespół i Zagłębie naprawdę potrafi grać dobrze i skutecznie. No, myślę, że tak. Tutaj nie ma co ukrywać, że chcemy grać też ofensywnie, chcemy też znaleźć sposób na polską ekstraklasę i na to, jakich mamy zawodników. Szukamy też rozwiązań, szukamy też jakby przeciwdziałania w dobry sposób się i bronienia przed przeciwnikiem. I tutaj na pewno chcemy gdzieś tam tych rozwiązań. Wiemy, że Kamil zdobył 5 bramek. Marko był naszym zawsze podstawowym zawodnikiem, który bardzo dużo daje drużynie. Wykonuje tej pracy i w ataku, i w obronie bardzo dużo. Potrafi wychodzić na prostopadłe podanie, potrafi biec dobrze w pole karne, wykończyć akcję, ale też stworzyć kolegom z drużyny akcję, tak jakby chociaż Szczecinie zbił piłkę, którą przejął Kamil i zdobył bramkę. Myślę, że to jest też takie dobre połączenie Kamila z Marko. Marko jest zawodnikiem, który potrafi wiązać tych środkowych obrońców, ale też rozrywać ich, jest absorbujący cały czas, jest bardzo szybki. Kamil jest takim inteligentnym zawodnikiem, który potrafi się wycofać po piłkę, ale w odpowiednim momencie też wbiec z drugiej linii, z głębi, potrafi wyjść do piłki prostopadłej, dlatego ta współpraca ich, myślę, że może być bardzo dobra. Pokazują to, że są w stanie grać na dużej intensywności przez cały mecz, dlatego tutaj trzeba się z tego cieszyć. Szkoda tylko, że w Szczecinie Marko po pięknej akcji nie zdobył bramki, bo myślę, że wtedy byśmy się bardzo cieszyli i jeszcze bardziej by nas to pchnęło do przodu. A wiemy, że takie zwycięstwo na pewno nam jest potrzebne, a ono dzięki dwóm napastnikom może zwiększyć prawdopodobieństwo właśnie odniesienia tego zwycięstwa, zdobycia bramki. Dlatego tutaj będziemy na pewno w tych najbliższych meczach też szukali takiego rozwiązania. Aczkolwiek drużynę też poinformowaliśmy, że musimy być przygotowani na jeszcze jeden wariant taki organizacyjny, jeśli chodzi o układ na boisku, który czy w trakcie gry, czy może nawet już od rozpoczęcia możemy wdrożyć. Mamy takie możliwości, bardzo solidnie wygląda podczas zajęć treningowych Mateusz Marzec, także też daje takie sygnały. Mamy dosyć mocne tutaj skrzydła, które dysponują dużą szybkością, także mamy trochę wariantów w ataku i na pewno pozwala nam to na różne rozwiązania, ale na chwilę obecną myślę, że będziemy tutaj
tutaj wierni temu układu, w tym układzie na dwóch napastników, tym bardziej, że Mateusz Marzec, z którym rozmawiałem już wcześniej, mówi, że też dobrze się czuje właśnie w takiej pozycji nietypowego napastnika, ale takiego, który potrafi się cofnąć, ale też z drugiej linii wbiec i spełnić tą rolę typowego napastnika. No właśnie to jest to, co jest ważne w drużynach, ta rywalizacja, ta możliwość gonienia jeden drugiego czy uciekania. No tutaj myślę, że Karol dostawał ode mnie dużo możliwości grania. W wielu momentach byłem zadowolony z jego grania. No i troszkę uraz, który złapał w meczu z Wartą, który wykluczył go też z grania na Wiśle Kraków, spowodował, że niektórzy inni zawodnicy dostali tą szansę. I na dzisiaj wygląda to tak, że cała trójka, a nawet i czwórka, jeśli chodzi o młodzieżowca też, bo mamy na tej pozycji młodzieżowca, czyli Maxa Sitka, też Gutowski, jest tam przewidywany Laskowski, wygląda po prostu no, dosyć dobrze i nawet w grze wewnętrznej pokazali swoje dobre zdolności, zdobyli bramki, a tutaj musimy pamiętać, że to są pozycje, które najczęściej się zmienia. Jest to bardzo intensywna praca od pierwszej do ostatniej minuty i w ataku, i w obronie, i w tych fazach przejścia. Dlatego trzeba się tylko z tego cieszyć, że po prostu ma się taki wybór. Sytuacja Karola na pewno tutaj się nie zmienia. Jest to bardzo ważny dla nas piłkarz, zawodnik, który wiele dał tej drużynie i cały czas wiem, że mogę na niego liczyć i wiem, że w każdym momencie, w którym będzie potrzeba, żeby zagrał, to zagra i zrobi to najlepiej, jak tylko potrafi. Mam jeszcze taki z Karolem wariant, że Karol może też zagrać jako właśnie napastnik, taki cofający się, dysponuje bardzo dużą szybkością, potrafi grać od piłki, a to jest dla nas bardzo istotne w tym układzie teraz, który wybieramy. Tak, Max jest na pewno numerem jeden. Wiemy też, że nad czym ja ubolewam, że ściągnięcie tutaj Dominika Frelka do nas wiązało się z tym, że miał być właśnie też taką jednym z czołowych tych młodzieżowców, ale wiele na początku takich sytuacji, których nie planowaliśmy, on sam nie planował, wychodziło, długa przerwa związana z COVID-em. Jeden uraz, później drugi, niby drobne urazy, ale takie, które wykluczały go z pełnego treningu. Jest już z nami, cały czas trenuje, dochodzi do siebie, ale miał dosyć długą przerwę i tutaj jesteśmy cały czas w takiej pracy, którą Dominik musi wykonać z trenerem przygotowania motorycznego, żeby dojść do siebie i żeby móc już rywalizować tak na 100% o możliwość grania. Tak, przez to, że wiedzieliśmy, że potrzebujemy tego doświadczenia, skorzystaliśmy z przepisu, jaki jest w regulaminie. Ściągnęliśmy Michała. Michał jest doświadczonym piłkarzem i dzisiaj dostał tą możliwość bycia pierwszym bramkarzem pod Beskidzie i na pewno tutaj jest to pewne, że na dzisiaj jest bramkarzem numer jeden. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.